kolejnym filmie dzisiaj mam dla Was coś, na co myślę, że niektórzy z Was czekali, dlatego że będzie to film łączony. Najpierw zrobimy sobie haul ze Stanów, który jest naprawdę, jak na to, ile tam byłam i na to, jak myślałam, że się to skończy, to bardzo minimalny. Plus poodpowiadam na kilka najciekawszych pytań lub też wskażę Wam, gdzie informacji, o które pytaliście, szukać, ale to w drugiej części, więc osoby zainteresowane na pierwszą część zapraszam potem, a osoby zainteresowane na drugą, no to musicie pewnie troszeczkę przewinąć. Zacznijmy od tego, że jadąc do Stanów nie planowałam jakichś dużych i konkretnych zakupów. Wiedziałam, że chcę sobie odkupić jedną konkretną rzecz, którą już kiedyś miałam, a która w Polsce nie jest dostępna, ale do tego przejdziemy zaraz. Natomiast absolutnie wyleczyłam się z myśli o kupowaniu jakichkolwiek kosmetyków tam, dlatego że wszystko to, co mnie tak bardzo interesowało, jest już dostępne w Polsce i mogę to spokojnie, nawet w podobnej cenie, a czasami taniej, jak są promocje, kupić właśnie w Polsce. A tak poza tym to stwierdziłam, że już i tak mam tych kosmetyków tyle, że jeszcze zwozić je dodatkowo ze Stanów nie ma większego sensu. Tak więc kosmetyków praktycznie tu nie zobaczycie poza jedną rzeczą. No i dobrze, przejdźmy może już do pokazywania, bo się rozgadałam. Pokażę Wam największą rzecz, jaką kupiłam i której też nie planowałam kupować. I to są buty. Tymi butami zapewne Was nie zaskoczę, dlatego że to są Fila Disruptor, tak one się tak nazywają. Nie planowałam je kupować, troszeczkę kupiłam je pod wpływem chwili i pod wpływem tego, że dziewczyny je kupowały. Natomiast ostatecznie stwierdziłam, że dawno nie kupowałam sobie żadnych sportowych butów i pomimo, że mam ich bardzo dużo, to takiego stylu ani takiego koloru konkretnie nie mam i że chciałabym spróbować zobaczyć, jak się w takich butach czuję. Dodatkowo te buty wyjątkowo opłacało kupić się właśnie w Stanach, dlatego że one w Stanach mnie, która tak naprawdę i tak z nas trzech zapłaciłam najwięcej, bo był problem z dostaniem mojego rozmiaru, one mi wyszły około 250 zł, natomiast w Polsce raczej ta cena nie schodzi bardzo poniżej 500, czyli dwukrotnie to, co ja zapłaciłam. One w Stanach kosztują od 55 nawet dolarów za wersję białą do 70, tak tyle, ile zapłaciłam ja właśnie ze względu na to, że nie było mojego rozmiaru. I tutaj jeżeli chodzi o rozmiar, to też musicie bardzo uważać, dlatego że one są takie dosyć specyficzne. Ich raczej nie sugerowałabym kupować online, ale może to, nie wiem, ja mam jakąś dziwną stopę, bo one są naprawdę takie, że nawet połówka rozmiaru może zrobić różnicę. Ja mam je w rozmiarze 39,5 i one są akurat w tym momencie idealne. 40 byłaby na mnie zdecydowanie za luźna i spadałaby mi z nogi. Natomiast one też muszą się troszeczkę mimo wszystko według mnie rozejść, ale nie powinno być z tym problemu, jako że jest to skórka, więc ona się, podejrzewam, rozciągnie. Były w wielu kolorach. W jednym footlockerze nas znalazłyśmy nawet żółte, natomiast najczęściej spotykane były właśnie białe i czarne, plus te różowe. Mnie osobiście najbardziej podobają się te różowe. Białych butów mam mnóstwo, więc dlatego nie skusiłam się na białe. Ale tak, to był mój tak naprawdę, no nie powiem, że najdroższy, ale objętościowo na pewno największy zakup. Drugi zakup, który planowałam i który wiedziałam, że zrobię, i to już był najdroższy zakup z tego wszystkiego, to jest bransoletka z Tiffany. Ja tą bransoletkę kupiłam sobie chyba 5 lat temu albo 4 lata temu w Irlandii. No i niestety, jak wiecie, ona mi się zniszczyła. To znaczy, ja nigdy tej historii tak do końca nie opowiadałam. Po prostu najpierw odpadło mi to serduszko, bo kółeczko się przerwało, więc zaniosłam ją do juwelera i oni mi tam ją bardzo ładnie naprawili. Niestety po kolejnym roku to kółeczko przetarło się znowu i to serduszko znowu odpadło, więc zaniosłam go do tego samego juwelera, bo miałam go sprawdzonego. Niestety tym razem moje serduszko okazało się być totalnie zniszczone. Nie wiem, co z nim zrobili. Wydawało się, jakby było jakieś połamane, nadpalone. Na siłę próbowali je uratować, no ale no nic z tego. Więc ponieważ miałam duży sentyment do tej bransoletki i bardzo ją lubiłam, no to będąc podczas naszej pierwszej wizyty na Manhattanie na 5. Alei, weszłyśmy do kultowego sklepu Tiffany'ego.
I tam właśnie zakupiłam sobie bransoletkę. Tym razem kupiłam ją w większym rozmiarze. Ja nie wiem, jak tam ta rozmiarówka dokładnie wygląda. Pamiętam, że tą pierwszą miałam w tym mniejszym. Wydaje mi się, że to jest 18 cm. Natomiast teraz mam tą większą. Tutaj widzicie, ona jest zapakowana przepięknie w kartonik. Dodatkowo macie ją zapakowaną w taki śliczny woreczek. I na pewno ja tej bransoletki nie muszę Wam jakoś specjalnie przedstawiać, gdyż jest to po prostu srebrna bransoletka z serduszkiem w kultowym kolorze Tiffany Blue. Także tak, teraz już będę mogła ją spokojnie nosić, skoro Wam ją pokazałam. Mam nadzieję, że tym razem to kółeczko nie przetrze mi się zbyt szybko, a jeżeli nawet mi się przetrze, to jakoś inaczej to załatwię, na pewno nie oddam go do tego jubilera, u którego byłam. Tak więc tak, mega jestem szczęśliwa, że ją sobie odkupiłam. Koszt takiej bransoletki tam to łącznie z podatkiem, bo jedyne, co mnie bardzo denerwowało w Stanach, to jest to, że ceny są podane bez podatku. Na niektóre rzeczy, na takie jak na przykład buty, podatku nie ma, więc jak widzicie cenę, to taką też płacicie przy kasie. Natomiast na to podatek był, nie wiem dokładnie ile to było procent, bo nie liczyłam tego, to jest wszystko do obliczenia, ale bez podatku ona kosztuje $150, natomiast z podatkiem ja zapłaciłam 163 i nie wiem też czy równe 163 czy 163 ileś tam centów, nie pamiętam tego dokładnie, ale tak, ona już była obciążona podatkiem i tutaj ta cena była troszeczkę inna. Niemniej jednak cieszę się, że ją sobie odkupiłam i naprawdę jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że właśnie zrobiłam to w takim kultowym miejscu. Jedynym kosmetykiem, który zakupiłam, jest Victoria's Secret mgiełka. Było bardzo dużo tych mgiełek przecenionych. Była też promocja na tę regularną linię, bo to jest jakaś taka, wiecie, limitowana, nie wiem, letnia czy coś w ten deseń, dlatego że to jest Electric Beach. I te w sumie najbardziej mnie się opłacało kupić, dlatego że ja nie chciałam kupować nie wiadomo ilu sztuk. A tutaj te były, te konkretnie właśnie z tej takiej na jednej półki, one były przecenione na $5, tam z podatkiem to wyszło 5,40 czy 5,30, jakoś tak. No i widzicie, tutaj na półce mamy na przykład 4,99, a podchodzimy do kasy i musimy zapłacić 5 z czymś, także z tym się trzeba zawsze liczyć, co mnie nie do końca się podoba, no ale tak jest, nic z tym nie zrobimy. To jest taki zapach bardzo letni, słodki, bardzo, bardzo mi się podoba. No i tak jak mówię, 5 dolców to jest około 20 zł, więc ja nie sądzę, żeby w Polsce była możliwość kupienia mgiełki Victoria's Secret za 20 zł, więc to była naprawdę mega okazja. No i tam na te pozostałe linie też była jakby promocja taka dosyć fajna, ale tutaj już trzeba było kupić większą ilość, no i przede wszystkim trzeba było kupić balsam, a ja balsamów nie potrzebuję za bardzo, wiecie, mam problem raczej z ich zużywaniem, więc kupowanie go tylko po to, żeby stał i żeby zapłacić trochę mniej za mgiełkę, kompletnie mijało się z celem. Odwiedziłyśmy też taki sklep, który nazywa się Century 21 i nie wiem, czy można to traktować jako outlet, w sumie nie sprawdziłam tego, ale było tam sporo markowych rzeczy, które były w śmiesznie niskich cenach. I tak, pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, są okulary. Kupiłam sobie okulary, które już mogliście widzieć na moich zdjęciach. To są czarne awiatory z Tommy'ego Hilfigera, za które zapłaciłam, uwaga, $20, tak więc 80 zł, nawet niecałe. Powiem Wam szczerze, że no nie spodziewałam się takich cen. Oczywiście były też inne marki. Te bardziej takie, wiecie, popularne, powiedziałabym, typu Ray-Bany, były już troszeczkę droższe, ale w dalszym ciągu tańsze niż w Polsce. No i w ogóle wydaje mi się, że marki takie właśnie jak Tommy Hilfiger czy Calvin Klein, którego pokażę Wam za chwileczkę, są tam traktowane bardziej sieciówkowo. U nas są podniesione do takiej rangi czegoś droższego, natomiast w Stanach one nie są ani aż tak bardzo drogie, ani aż tak bardzo luksusowe, dlatego też właśnie mogłam sobie zakupić okulary. No powiem Wam, że nic nie poradzę na to, że jedynie w awiatorach jako tako wyglądam i jako tako się czuję, bo mierzyłam różne rzeczy, myślałam, że kupię sobie może coś bardziej szalonego, no ale nie. Czarnych awiatorów nie miałam, są nieco mniejsze od tych z Ray-Bana, które mam, ale wyglądają dobrze, tak więc jedyne, co, czym byłam rozczarowana, to to, że dostałam takiego słabego case'a. Niestety nie mieli case'ów z Tommy'ego Hilfigera, jakichś takich lepszych, więc dostałam tylko taką szmatkę, no ale musi być.
No i rzecz, którą pokazuję wam bardziej jako ciekawostkę, bo w sumie nie wiem, czy powinnam wam pokazywać, czy nie powinnam. W każdym razie właśnie kupiłam sobie gacie. I kupiłam sobie gacie z Calvina Kleina i one kosztowały... Nie pamiętam teraz. Wiem, że była promocja, że były, tak, tu nawet jest napisane, za 3 za 18,50, ale ja je kupiłam, nie wiem, czy za 7 dolarów, coś w ten deseń. I oprócz tego za 8 dolarów kupiłam też z Tomiego Hilfigera komplet dwóch, czarne i szare. Takie zwykłe bawełniane gacie, ale... no nie wiem, stwierdziłam, że skoro jest okazja i nie kosztują aż tak bardzo dużo, bo są w cenie takich sieciówkowych gaci w Polsce, no to sobie spróbuję i tak jak mówię, tam mam wrażenie, że po prostu te marki konkretnie, czyli Tommy Hilfiger i właśnie Calvin Klein nie są traktowane jako aż tak bardzo luksusowe jak w Polsce. No i tak naprawdę kończymy! Tak, ostatnią rzeczą, którą chciałam wam pokazać, są kubki. Przywiozłam sobie dwa kubki ze Starbucksa i teraz z kubkami ze Starbucksa jest dosyć duże zamieszanie, dlatego że ta seria, taka wiecie, pamiątkowa z konkretnych miast, bardzo ewoluuje, zmienia się i w zależności od miejsca można dostać kompletnie różne rzeczy. Przed wyjazdem dostałam informację, że ta czarna seria, którą ja konkretnie zbieram, mam już z Londynu, z Pragi i w pracy z Los Angeles, nie jest dostępna. Natomiast tych kubków, wbrew pozorom, spotykałyśmy w miarę, wydaje mi się, dużo. I tak, postanowiłam go sobie przywieźć. One też są po pierwsze większe i po drugie są nieco tańsze od tej serii, którą za chwileczkę wam pokażę. Tak więc w ogóle nawet nie było mowy, żebym go sobie nie przywiozła. No i będąc w Hollywood, w Universal Studio, postanowiłam zakupić właśnie też kubek stamtąd. I to jest właśnie kolekcja, która teoretycznie jest kolekcją zeszłoroczną i też teoretycznie już jest nowa seria właśnie z tej serii You Are Here, z tego co kojarzę, bo tu jest tak napisane. Bo na przykład te kubki w Waszyngtonie już wyglądały inaczej w porównaniu do tego, czego się spodziewałyśmy. Ale tak, ten kubek musiałam wziąć dlatego, że wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo wyjątkowy i niewiele osób go posiada. A nie było żadnej przebitki cenowej na tym kubku. To znaczy on kosztował tyle, ile by kosztował każdy inny kubek z tej serii w innym mieście czy w innym miejscu. Tak więc dlatego zdecydowałam się na oba te kubeczki i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Ta seria, która była i te kubki, które były dostępne w Waszyngtonie, niestety mi się nie spodobały, dlatego właśnie stamtąd kubka nie przywiozłam. Oczywiście przywiozłam też jakieś słodycze, jakieś magnesy, które już są na mojej lodówce, jakieś bryloczki i tak dalej, ale to jest jakby takie pierdółki, którymi może nie będę zawracała wam gitary. Dobrze, więc teraz możemy przejść do drugiej części filmu, czyli tych pytań odnośnie podróż do Stanów, bo bardzo dużo się ich pojawiło i głównym takim najważniejszym pytaniem było to, ile to kosztuje i jak to zorganizować. Jeżeli chodzi o koszty, to ja niestety nie będę tutaj dobrym przykładem, dlatego że ja miałam bardzo duże ułatwienie, jako że mieszkaliśmy u rodziny, więc absolutnie nie płaciłyśmy za zakwaterowanie. Ja nie wiem, ile kosztują hotele w Nowym Jorku. Nie musiałam się tym interesować. Wynajmowałyśmy tylko taki pokoik w motelu w zasadzie w Los Angeles i za niego zapłaciłyśmy... O Jezu! Bo ponad 200 dolarów za dwie noce, coś w ten deseń, tak mi się wydaje, ale to był naprawdę taki bardzo podstawowy, bez śniadania, tam były jakieś rzeczy, które można było brać, jakieś słodycze, jakaś woda i tak dalej, ale tam nie było nic wielkiego. Standard był taki, powiedziałabym, średni, ale nam po prostu to zdecydowanie wystarczyło i dla nas ważne było też to, żeby miał bezpłatny parking, bo wynajmowałyśmy samochód, do czego przejdę za chwileczkę. Jeżeli chodzi o szukanie hoteli w Los Angeles, to tutaj na pewno musicie zwrócić uwagę na tak zwaną mapę rasową tego miejsca, dlatego że najlepiej wynajmować coś w takich miejscach, gdzie jest dużo Azjatów, tak jak u nas,
No, nie poleca się po prostu wynajmowania tam, gdzie są Latynosi i czarnoskórzy, z tego co słyszałyśmy. Tak więc my miałyśmy akurat lokalizację dosyć dobrą. No i też ten hotel w porównaniu z tym wszystkim nie był jakoś bardzo drogi. W jedną stronę leciałyśmy Delta Airlines, w drugą stronę wracałyśmy Alaską. Deltę zdecydowanie bardziej Wam polecam, dlatego że tam podczas 5 godzin lotu dostajecie normalnie jedzenie i no jakoś to było takie fajniejsze, natomiast w przypadku Alaski, pomimo że sam samolot wydawał się nowszy i jakiś taki bardziej wow, no to niestety za jedzenie trzeba było dodatkowo zapłacić i je sobie wykupić, więc to nie było fajne. Jeżeli chodzi o koszt wynajęcia samochodu, bo o to też pytaliście, jak to załatwić. My generalnie wynajęłyśmy samochód dużo wcześniej, zabukowałyśmy go sobie w sieci przez Rental Cars. I tutaj po prostu wybrałyśmy samochód, który nas interesuje. Dodatkowo wykupiłyśmy też ubezpieczenie, jako że no, warto coś takiego mieć. Oczywiście każda z nas też miała wykupione ubezpieczenie swoje osobiste, bo jakby w tak dużą podróż nie ryzykowałabym wyjazdu bez żadnego ubezpieczenia, bo tfu, coś się stanie i masakra, tak więc to zdecydowanie o tym musicie pamiętać. Jeżeli chodzi właśnie o wynajęcie samochodu, to musicie też pamiętać o tym, że tam, tak jak może zaobserwowaliście podczas vloga, nie ma za bardzo, nie mówię, że w ogóle, ale za bardzo samochodów z manualną skrzynią biegów. Tam wszyscy jeżdżą na automatach, więc jeżeli nie mieliście kontaktu wcześniej z automatami, to ten pierwszy kontakt może być troszeczkę trudny. Moje dziewczyny miały z tym delikatny problem, ale ogarnęły, tak więc naprawdę byłam z nich bardzo dumna. I to się na początku wszyscy mówią, o Boże, przecież to jest proste, tratatata. No tak, ale jak jesteście do czegoś przyzwyczajeni, przestawienie się na inną rzecz, która teoretycznie jest prostsza, też zajmie Wam chwilę czasu. Natomiast jeżeli chodzi o całościowe koszty i to, jak zorganizować taki wyjazd i na przykład na co zwrócić uwagę podczas starania się o wizę, to tutaj odsyłam Was do filmu, który zrobili Alan i Ms. Doncelita, bo jest naprawdę bardzo fajny, merytoryczny i bardzo dużo możecie się z niego dowiedzieć, zarówno odnośnie tego, jak się starać o wizę, ile to kosztuje, jak wygląda kwestia przelotu, czy samego transportu w Nowym Jorku i przede wszystkim oni wynajmowali normalnie, regularnie hotel, też mają jakąś tam sprawdzoną miejscówkę, więc do tego filmu Was odsyłam, bo ja tutaj nie będę się za bardzo mądrzyć, jako że miałam bardzo duże ułatwienie w postaci mieszkania u rodziny. Wracając jeszcze do samochodu, bo pominęłam jedną rzecz, bo padło pytanie, jak wygląda cała procedura. Ja tylko zaczęłam Wam mówić, że załatwiłyśmy to online. Więc tak, załatwiłyśmy to online, natomiast potem na miejscu, jak już lądujecie na lotnisku w Los Angeles, tam musicie szukać tak zwanego shuttle bus, czyli takiego specjalnego autobusu, który każda wypożyczalnia ma swoje autobusy. One są oznaczone właśnie logiem tej wypożyczalni. Ten autobus zabiera Was do wypożyczalni, gdzie możecie odebrać samochód. Musicie pamiętać o tym, że samochód może odebrać tylko tak zwany main driver, główny kierowca, i on musi mieć ze sobą prawo jazdy. W naszym przypadku w ogóle nie było potrzebne jakieś tam międzynarodowe prawo jazdy, dziewczyny miały zwykłe polskie i nikt nas o to nie pytał. Plus musi być karta kredytowa właśnie na tego głównego kierowcę. Dlatego, że to jego karta kredytowa jest obciążana tak zwanym depozytem. I ten depozyt może wynieść od 200 nawet do 1000 dolarów, co jest bardzo dużo. Ten depozyt, jeżeli nic się z samochodem nie stanie, oczywiście jest Wam automatycznie zwracany, nawet nie jest jakby zabierany, ta kwota jest tylko blokowana na czas wypożyczenia przez Was samochodu i po prostu w momencie, kiedy oddajecie samochód i wszystko jest ok, to ona jest zwalniana, więc nic Wam, te pieniądze fizycznie nie znikają, one są tylko zablokowane przez jakiś czas. Tak więc o tym musicie na pewno pamiętać i potem możecie na przykład się zdecydować na opcję taką, że odstawiacie samochód z pustym bakiem, ale to jest dodatkowo płatne, bo wtedy to oni są odpowiedzialni. Wow, tutaj nam światło wychodzi, sorka za jakieś tam atrakcje świetlne. No ale wróćmy do tematu.
oni są odpowiedzialni, wtedy wy się tym nie martwicie, ale jeżeli nie planujecie wyjeździć całego Baku, to absolutnie nie będzie wam się to opłacało. My zdecydowałyśmy, że same oddamy do końca zatankowany samochód i tak też zrobiłyśmy. Jeżeli jedziecie na przykład na 2-3 dni, to myślę, że to wam zdecydowanie wystarczy, bo my, gdzie jeździłyśmy naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że pokonałyśmy naprawdę bardzo dużo kilometrów, wyjeździłyśmy może z pół Baku, tak więc myślę, że taka opcja jest jak najbardziej ok. No i potem ten samochód zwracacie, panowie w garażu wam go odbierają, sprawdzają, czy jest ok, czy jest zatankowany, drukują wam rachunek. No i u nas jedyny problem, jaki się pojawił, to to, że ponieważ ja rezerwowałam samochód, to pierwotnie kwota za wynajęcie samochodu została ściągnięta z mojej karty kredytowej. Ale jako, że nie ja byłam głównym kierowcą, no to potem sprawdziłyśmy i ściągnęli również kwotę z karty kredytowej głównego kierowcy, mniejszą, bo ściągnęła ją firma, która nam wypożyczała, a nie Rental Cars, który jest pośrednikiem. No ale już nam tą kwotę zwrócili, tak więc nie ma z tym problemu, tutaj bardzo łatwo się to odbyło, więc jakby jak najbardziej serdecznie polecam stronę Rental Cars, bo okazała się być naprawdę bardzo, bardzo spoko. Padło też pytanie, czy starając się o wizę turystyczną trzeba podać adres. I tak niestety trzeba. Tylko że wydaje mi się, że oni na ten adres jakoś nieszczególnie zwracają uwagę. My akurat miałyśmy ten komfort, że podawałyśmy adres faktycznie, gdzie będziemy mieszkać przez te 2 tygodnie. Ale możecie podać adres jakiegokolwiek hotelu, nawet jeżeli w nim nie będziecie się zatrzymywać, bo nikt tego wam potem jakoś wybitnie nie sprawdzi. Niemniej jednak w wniosku wizowym takie pytanie jak najbardziej jest. Sam proces wyrabiania wizy w naszym przypadku był naprawdę bardzo szybki, bo w momencie, kiedy złożyłyśmy wniosek i wyznaczyłyśmy sobie termin spotkania z konsulem, to ponieważ chciałyśmy wszystkie 3 iść w jednym czasie, no to miałyśmy go za około 2 tygodnie. Gdyby każda robiła z nas to pojedynczo i byłoby nam wszystko jedno, to pojedyncze jakby sloty na spotkania z konsulem były też i wcześniej, i nawet za kilka dni, także to wszystko bardzo, bardzo zależy od tego, w jakim jesteście czasie. Potem, po tym jak już wiza została nam przyznana, paszporty zostały nam odesłane dosłownie po 3 dniach roboczych. Bardzo szybko przyjechał kurier z naszymi paszportami. Paszporty u kuriera trzeba odbierać osobiście z dowodem, więc tutaj nikt inny, nie możecie odesłać do sąsiada czy do kogoś, żeby wam tę paczkę odebrał. Musicie być faktycznie w tym miejscu, do którego ten paszport ma przyjść. Padło też pytanie, czy chciałabym mieszkać w Stanach i teraz już wiem, że absolutnie nie. To jest miejsce, w którym bardzo chętnie będę bywać, jeżeli będę miała po raz kolejny taką okazję, bo to jest inna kultura, ciekawe miejsca, dużo się dzieje, ale dla mnie mimo wszystko jest to zbyt przytłaczające. Dla mnie to było za dużo. Po tych 2 tygodniach już bardzo tęskniłam za Polską i ja chyba po prostu sama z siebie nie nadaję się na emigrantkę, może dlatego. Tak więc nie chciałabym tam zamieszkać, ale w Stanach bardzo mi się podobało. Dobrze, i to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten film, bo i tak wydaje mi się, że wyszedł bardzo, bardzo długi. Tak jak mówię, odsyłam was do filmu Alana i Marty, bo tam znajdziecie wszystko to, o co pytałyście mnie, a co ja nie do końca mogę wam opowiedzieć, tak żebyście były usatysfakcjonowane, bo po prostu nie we wszystkim mam doświadczenie i też nie wszystko chciałabym powielać, więc odsyłam was do tego filmu, tam na pewno dowiecie się o wszystkich kosztach, o wynajęciu hotelu i tak dalej, i tak dalej. W opisie znajdziecie też oczywiście linki do moich mediów społecznościowych, jeżeli mnie tam obserwujecie, na pewno obserwowaliście całą właśnie moją podróż po Stanach, a jeżeli nie, to serdecznie zachęcam do obserwowania, aby moje następne, może troszeczkę mniejsze już podróże wam nie umknęły. No i tradycyjnie, jeżeli chcecie być z moimi filmami na bieżąco, a jeszcze tego nie robicie, to gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście mogli być powiadamiani o wszystkich filmach, jak tylko się pojawią. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem, pa pa!